Posiadamy 8 pracowni terapeutycznych i każda pracownia w okresie świątecznym, jak również i poza nim, ma za zadanie coś przygotować. Są to zające, głównie tak jak już tutaj też miałam okazję wspominać, są to zajączki, które pozyskujemy materiały od naszych sponsorów, naszych darczyńców, a my mamy na to świetne pomysły i tanim kosztem jesteśmy w stanie zrobić coś pięknego, co później cieszy naszych klientów w ich domach. Także jest to dosyć ciekawe. Myślę, że dosyć ciekawą propozycją, tutaj oglądałam, nie spotkałam się z tym, jest wykonanie tej skorupki. To jest opaska gipsowa, którą na co dzień lekarze nam owijają kończyny, tak? Jeżeli dojdzie do jakiegoś urazu. Natomiast my znaleźliśmy na to pomysł, jest to dosyć ciekawy pomysł, trwały pomysł i może być zarówno wspaniałą bazą do kompozycji żywych, jak i sztucznych. Tutaj akurat skupiliśmy się na sztucznych, natomiast dla naszych mieszkańców, na dom, do pokoi, dla naszych wszystkich wspaniałych sponsorów, darczyńców, dla naszych przyjaciół oraz dla rodzin naszych podopiecznych, robimy żywe kompozycje właśnie w takiej formie, natomiast obsadzamy to kwiatkami, żywymi bratkami, stokrotkami i jest to naprawdę wspaniały taki dar, dar serca, który my możemy się podzielić z kimś innym. Przywieźliśmy same wspaniałe rzeczy oczywiście, mnóstwo dekoracji. Tak, mamy w szkle takie żywe, mamy tutaj oczywiście też przeróżne jajka, zajączki, kurczaczki, czyli wszystko, co na Wielkanoc jest potrzebne. I to, co nas wyróżnia, to oczywiście kulinaria, ponieważ mamy przepyszne ciasteczka kruche, robione z maszynki. Mamy też winka wieloowocowe z mniszka lekarskiego, mamy też miodek z mniszka lekarskiego. Mieliśmy mazurki, ale są tak przepyszne i przepiękne, że już się nam po prostu sprzedały. Ile czasu zajmuje Wam przygotowanie się do takiego kiermaszu? Tak naprawdę przygotowujemy się, myślę, że można powiedzieć od początku roku. Zwłaszcza, że teraz święta są dość szybko, bo już na koniec marca, więc myślę, że no tak od połowy lutego to już na pewno. Teraz tutaj na ten kiermasz wielkanocny przygotowaliśmy taką ceramikę troszeczkę nawiązującą do tematyki wiosny, do tematyki Wielkanocy. Także są marchewki, magnesy, marchewki, zawieszki, są też króliki. Były jajka się już sprzedały. I tak generalnie oprócz tego mamy jeszcze kartki świąteczne. I to jest praktycznie wszystko, co żeśmy przygotowali w tym roku na ten kiermasz właśnie do Orlenu. Jesteśmy tutaj cyklicznie, praktycznie co roku. Mamy tą możliwość właśnie zaistnienia tutaj, pokazania się i zaprezentowania tego, co robimy z mieszkańcami na co dzień. Czym zajmujecie się poza tymi okresami świątecznymi? Poza okresami świątecznymi skupiamy naszą uwagę na Teatrze Lalek, do którego wszystkie lalki wykonujemy samodzielnie. Właśnie bazując, takie jajko, które dzisiaj jest stroikiem, jest bazą do tworzenia głów. W tym roku udało nam się przeprowadzić w związku z wprowadzeniem relikwii ulmów. Przygotowaliśmy przedstawienie dotyczące ulmów i wszystkie postacie, które były nam potrzebne, wykonaliśmy własnoręcznie. Zarówno stroje przygotowaliśmy, jak i twarze. Twarze były ręcznie robione masą rzeźbiarską, oczy, wszystko miało charakter, również były postacie żydowskie. Naprawdę bardzo dużo pracy to zajmuje, nasi podopieczni są szczęśliwi. Dzisiaj jakby już zapominamy o ulmach i przeobrażamy nasze postacie w czerwonego kapturka, który w tym roku będzie miał swoją premierę. Mamy zamiar ruszyć oczywiście nieodpłatnie do szkół, do przedszkoli, aby dzieciom pokazać, jak osoby niepełnosprawne są w stanie wykonać własnoręcznie najpierw kukiełki, następnie teatr i zmontujemy bardzo fajny projekt, myślę, który rozprzestrzeni się po całym powiecie. Tak. Oczywiście najważniejsza jest terapia, natomiast właśnie takie kiermasze pomagają nam, żeby później z naszymi uczestnikami wyjeżdżać na różne wycieczki, tak? Poznawać otoczenie bliższe, dalsze, ponieważ właśnie wszystkie te pieniążki, które tutaj zbieramy, idą na takie integracyjne wyjazdy. Za uzyskane pieniążki to kupuję ponownie glinę, kupuję szkliwa, kupuję angoby,
Czasami są to pędzle, czasami są to jakieś inne materiały plastyczne, które są mi w danej chwili potrzebne do pracowni. Także na dobrą sprawę jest to taki obrót tą gotówką na potrzeby po prostu pracowni. Czasami, jeżeli coś tam z tego zostanie, mamy możliwość po prostu zorganizowania czegoś mieszkańcom. Jest to na przykład, jest to grill na przykład z jakimś jedzonkiem wtedy, czy ognisko, i wtedy na przykład kupujemy za te pieniądze coś na ognisko, tak? To jest bardziej na takiej zasadzie.